Już w 1964 roku polski zespół Filipinki śpiewał Batumi, ech Batumi, herbaciane, pola Batumi. No i teraz właśnie zespół z tego miasta, zespół, który po raz pierwszy w historii wywalczył Mistrzostwo Gruzji, będzie rywalem Lecha Poznań podczas zgrupowania w tureckim Belek. I poczekają Lechici, spokojnie ustawią akcję. Wrócili też stoperzy na własną połowę. Także ustawiamy atak pozycyjny. Oj, strata Bartosza Salamona. Teraz szansa dla piłkarzy gruzińskich. Strzał Zoria, ale piłka obok poznańskiej bramki. No, Bartosz Salamon musi uważać na taką stratę, jak mu się przytrafiła właśnie w tej sytuacji. Teraz akcja już przez Lechitów kontynuowana właśnie na prawym skrzydle. Wilak też uczestniczył w tej akcji. Tiba pojawił się w polu karnym. Strzał, uwaga! Ależ niewiele brakowało. Rzut karny jest dla Lecha właśnie. Gwiznął sędzia, bo tam składający się do strzału zawodnik Kolejorza został kopnięty przez swojego przeciwnika. O, widzimy właśnie ten moment faktycznie. Bardzo ładnie była zbudowana ta akcja Lecha. Rzut karny, strzela Ramirez. 1-0. 14. minuta tej rywalizacji. Kolejorz w tym meczu prowadzi zatem 1-0. Kiedy nie podejmował decyzji, kiedy nie gwizdał szybko. Ale Welde teraz zagrał za plecy obrońców. Pusta bramka, Wilak nie trafia. Tam bramkarz jeszcze nadstawił rękę i ostatecznie wybronił. Natomiast to podanie Welde do Wilaka kapitalne. No i młody piłkarz tutaj chciał wskoczyć przed obrońcę. Ostatecznie bramkarz mógł interweniować i naprawił swój błąd. Ala widzę, Adenkowicz powędrował dalej, bo to taki troszkę jaś wędrowniczek, jeśli chodzi o pozycję. Natomiast teraz uwaga, Welde po podaniu Tiby, Welde, nie ma rzutu karnego, jest chyba rzut karny, bo rozkładał ręce Welde, a potem okazało się, że arbiter tę jedenastkę podyktował, faulowany zatem Norwek, pewności siebie na pewno temu zawodnikowi nie brakuje i zobaczymy. Welde kontra bramkarz gruziński, Welde, no i broni teraz bramkarz gruziński Michał Alawidze, zgarnięta piłka przez Daniego Ramireza. Welde w polu karnym, Welde, jeszcze się tam przedziera, pusta bramka, nie łapie bramkarz. Czy ktoś tam dobije, nie udało się na razie wpakować tej piłki do siatki. Czerwiński, Pingot, Salamon na pewno tam są w tym murze. Obok nich jeszcze Pedro Tiba, jest strzał i broni Mrozek. Bardzo dobrze tutaj wybija tę piłkę Bartek Mrozek po strzale zawodnika Dynamo Batumi. Strzał z dystansu i ta piłka minęła ostatecznie słupek poznańskiej bramki. Troszkę jest w podświadomości w pewnych momentach odstawienie nogi. No a Gruzini ładnie znów zbudowali swoją akcję. Rzut karny podyktowany dla Dynamo Batumi. No i oni teraz mają w 45. minucie rywalizacji szansę na wyrównanie. Zrobiło się tam nerwowo, no i przewidywałem to. Mówiąc o tej ostrej grze z jednej i z drugiej strony, a właściwie bardziej ze strony gruzińskiej, że teraz proszę bardzo, doszło do starcia w polu karnym, gdzie tam Dani Ramirez sfaulował mijającego go przeciwnika. No i bardzo nerwowo zareagowali piłkarze gruzińscy. Strzał i gol, 1-1 zatem. Oj, ale strzał i gol teraz dla Gruzinów. Ależ na nieprzyjemnej rotacji nabrała ta piłka w powietrzu. W 59. minucie zespół gruziński obejmuje prowadzenie 2-1. Aż też sam zdziwiłem się, patrząc jak ta piłka odchodzi od nogi zawodnika gruzińskiego. Strzelają gola Gruzini na 2-1. Gracz oznaczony numerem 6, Tomike. Jednak Kwekweskiri, ależ broni teraz bramkarz gruziński. No leciała ta piłka tuż przy słupku i odbiera teraz zasłużone gratulacje Georgi Begaszwili. I teraz Kamiński, on przejmie piłkę. Reboczo, ależ ładnie tutaj odnalazł Amarala. Amaral strzela i broni bramkarz gruziński. Co arbiter chce gwizdać, tak? Zakończył arbiter to spotkanie. Koniec meczu Lech Poznań, Dynamo Batumi 1-2. Kończy się ta dzisiejsza rywalizacja.